Polskie pisarki uhonorowane nazwami ulic w Olsztynie. Ich patronkami będą Wisława Szymborska, Maria Dąbrowska, Zofia Naukowska, Agnieszka Osiecka oraz Eliza Orzeszkowa. Taką decyzję podjęli radni podczas środowej sesji Rady Miasta, a wynika ona z wcześniejszych głosów mieszkańców. Stowarzyszenia, związki uznały i słusznie, że za mało mamy kobiet. I tutaj mam na myśli oczywiście nazewnictwo ulic, bo w tej sprawie ta uchwała została przygotowana. Do tej pory bardzo dużo oczywiście mężczyzn, jak to bywało również i bywa w życiu publicznym. Tablicę z nazwiskami 5 polskich pisarek będzie można spotkać na terenie Pieczewa oraz osiedla Mazurskiego. W przyszłości ulice mają tworzyć nowe, tematyczne osiedle. To będą zupełnie nowe ulice, tutaj nic nie zmieniamy, tu na nowo nazywamy ten obszar miasta, na nowo uchwalamy nazwę ulic. Uważam, że pomysł, żeby grupować w pewien sposób tematyczny patronów ulic, pozwala się łatwiej zorientować w mieście, dlatego jestem jak najbardziej za tym, żeby osiedle, właśnie osiedle pisarek w takim kształcie w przyszłości w Olsztynie powstało. Wcześniej, zgodnie z przepisami, zdanie na temat nazewnictwa nowych ulic wyraziła Rada Osiedla Mazurskiego. Stwierdziła ona, że jedna z pisarek, mianowicie Wisława Szymborska, ze względu na swoją twórczość w okresie PRL, nie zasługuje na uhonorowanie. Opinię w tej kwestii wyraził m.in. przewodniczący Rady Miasta Olsztyna Robert Szewczyk. Dla mnie i dla wielu olsztynian, pewnie przytłaczającej większości, absolutnie akceptowalnym i wartym upamiętnienia patronem ulicy. Warto zauważyć, że w Olsztynie tylko 25 kobiet jest uhonorowanych nazwami ulic. Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Miejskie instytucje kultury oraz ośrodki sportu przygotowały w tym roku wyjątkowo ciekawy program wydarzeń. Przedstawiono go 29 maja podczas sesji Rady Miasta. O oprawę artystyczną zadba m.in. Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury oraz Olsztyński Teatr Lalek. Ten podczas warsztatów zapozna najmłodszych z kulisami zawodu aktora. Warsztaty będą prowadzone przez aktorów Teatru Lalek, przez specjalnych pedagogów, tak, którzy mają fantastyczne podejście do młodego człowieka i zainteresowania go teatrem. Z tego powstanie film, który będzie później prezentowany. Najbogatszą ofertą wydarzeń kulturalnych proponuje Olsztyńskie Lato Artystyczne, które zdążyło stać się wizytówką naszego miasta. W ramach OLI zapowiedziano m.in. kilka tematycznych festiwali muzycznych. Będzie to grubo ponad setkę różnych wydarzeń, ponad 30 koncertów muzyki rozrywkowej, jakiejś takiej muzyki poważnej. Tu będą koncerty organowe w nowej odsłonie. Będą dni folkloru, będzie koncert muzyki romskiej, teatry uliczne. Usatysfakcjonowani powinni być również miłośnicy sztuki. W okresie wakacyjnym Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie zaplanowało wernisaże kilku wystaw. Już niedługo mieszkańcy będą mieli okazję zobaczyć pracę wyjątkowych twórców. To jest naprawdę hit. Mam nadzieję, że to również odczują nasi mieszkańcy i turyści. To jest wystawa malarstwa Stefana Gierowskiego. To jest klasyka, jeśli chodzi o sztukę współczesną. Jeden z ważniejszych artystów, malarz. W połowie września Elwira Iwaszczyszyn, której Olsztyniakom nie trzeba przedstawiać, a myślę, że i turyści będą mieli przyjemność oglądania tych prac, bo to jest taka sztuka, która po prostu przynosi i oglądającym, i artyście wiele radości. Kiedy pogoda za oknem dopisuje, warto pomyśleć o aktywności fizycznej. Ciekawą ofertę przygotowało w tym roku m.in. Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel. Natomiast w deszczowe dni warto wybrać się do Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego Aquasfera. Przygotowujemy również specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży wakacyjną. Młodzież praktycznie będzie mogła korzystać z bardzo wielu różnorodnych zajęć, od zajęć indywidualnych do grupowych, poprzez zajęcia siatkówki plażowej, judo, szermierki, zajęcia biegowe, specjalna strefa rekreacji w Urani. Szczegółowe informacje na temat wakacyjnej oferty kulturalnej oraz sportowej znajdą Państwo na stronach internetowych poszczególnych placówek.